Nie, ja sama mogę się wstrzymać. Ale chcę powiedzieć, że Grodowiec zawsze był katolicki. Na tym obszarze, na tym terenie, gdzie reformacja bardzo żywo zaistniała i istniała potem. Grodowiec był zawsze tą wyspą katolicyzmu. Pewnie zasługa w tym Matki Najświętszej. I chcę powiedzieć jeszcze jedno, że Maria zawsze, i to w czasie przyjmowania uświadamiamy sobie, jest dla nas także niewiastą Eucharystii, bo pielgrzymowanie i szczytem niemalże każdego pielgrzymowania będzie przeżyta i jest przeżywana ofiara eucharystyczna jako uwieńczenie pielgrzymowania. Gdy i tutaj było mi dane pracować, prawie każda pielgrzymka kończyła się właśnie ofiarą eucharystyczną, przeżywaną w tej grodowieckiej świątyni przepięknej. Ale jeden z kapłanów ułożył sobie inaczej plan swojego pielgrzymowania, mianowicie tak, że mszę świętą odprawił w swojej parafii, a potem wyruszył na pielgrzymi szlak i tutaj do Grodowca dotarł i krótka modlitwa w świątyni kończyła tę pielgrzymkę. I w ten czas sobie tak pomyślałem i uświadomiałem sobie, że czegoś właśnie brakowało jako tego akcentu pielgrzymowania, przeżycia właśnie Eucharystii. Maryja prowadzi nas do Chrystusa. Chrystusa możemy spotkać w najwyraźniejszy sposób właśnie Eucharystii. I to przeżyjemy dzisiaj. I chciałbym, moi drodzy, wam bardzo serdecznie z jednej strony podziękować za udział w tej pielgrzymce, za to, że nie daliśmy się, nie pozostaliśmy w domu, tłumacząc się tym czy innym pandemią czy brakiem czasu, ale wyszliśmy, pielgrzymowaliśmy, podtrzymaliśmy tę tradycję wrześniowego pielgrzymowania do Grodowca. Za to wam dziękuję, a życzę wam, aby owoce duchowe tego pielgrzymowania miały miejsce w waszych sercach, w waszych rodzinach, w waszych parafialnych wspólnotach. Amen. Jeszcze raz przypominamy, że jest o godzinie 13. Eucharystia o godzinie 13, natomiast autokar będzie podstawiony 15 minut po zakończeniu Eucharystii, po co będzie ogłoszone. Dwa autokary będą, żeby się mogli się wszyscy pomieścić i dojechać spokojnie.